W tym filmie pokażę wam 5 rzeczy, które pamiętają tylko starzy gracze Jailbreaka. Zostaw suba i lajka, jeśli chcesz drugą część. I po filmie napisz, ile rzeczy pamiętałeś. Zaczniemy od czegoś w miarę nowego, bo było już to prawie 4 lata temu. Czyli kolaboracja z grą Piggy. Jeśli ktoś nie pamięta tej gry, to w 2020 była bardzo popularna. Była to jakaś gra horror. Ale wracając do Jailbreaka, to w kanałach pojawiła się postać z tej gry. I o określonej godzinie respiła się tam i po nich chodziła. Jeśli gracz się zbliżył do tej postaci, to nas atakowała. Jak od niej zginęliśmy, to dostawaliśmy Piggy Rims. Ready Player One Event. Był to event ogólnie w Robloxie. Pierwsza jego część była właśnie w Jailbreaku. I w Jailbreaku został dodany quest. Musieliśmy wjechać w ten dom. Wtedy nam się odpalała cutscenka, która pokazywała oto takiego kurczaka, który powiedział nam, żebyśmy obrabowali pociąg, bank i jubilera. Ty już to zrobiłeś lub zrobiłaś? To udawałeś się do wodospadu w małym miasteczku, w którym była mała jaskinia. I tam musiałeś wpisać kilka kodów. Po zrobieniu tego czekałeś na pociąg ze specjalnym wagonem, gdzie był safe. Gdy udało ci się ten wagon znaleźć, wracałeś do tej jaskini i miałeś za zadanie ukończyć minigierkę. I za to dostawałeś taką koronę do swojego inwentory w Robloxie. Budynek radiostacji. Byłem w miejscu, w którym obecnie jest muzeum. Nie dało się do niego wejść ani nic. Po prostu tam był. Później przed update'em z muzeum ten budynek się rozwalił. I zostało tam dodane muzeum. Stare sezony. Pierwszy sezon był w 2018. Mieliśmy tam kilka nagród. Na przykład legendarny już torpedo lub arachnida. Mogliśmy wbić maksymalny level, czyli 50 nawet w jeden dzień. Ale wymagało to poświęcenia dużego. Bo expa dostawaliśmy za aresztowanie, rabowanie i zabijanie. Ogólnie te sezony się bardzo różniły od obecnych. Limit expa nie istniał, więc mogliśmy zdobyć tyle expa, ile nam się podobało. I też level był podzielony na drużyny. Czyli policja 50 leveli. I kryminaliści 50 leveli. Były tylko 4 takie sezony. I według mnie i wielu innych graczy były one o dużo lepsze. I na ostatnie 5 miejsce. Rzecz, którą naprawdę pewnie mało osób pamięta. Czyli stary garaż. Był on naprawdę na samym początku Jailbreaka. I został szybko zmieniony. Nie było wtedy GUI. Tylko wjeżdżaliśmy do garażu. I na ścianie było do wyboru kolory, teksturki, felgi itp. Nie było jeszcze wtedy spoilerów. Teksturki były inne niż obecnie. I zostały usunięte i nie da się już ich zdobyć nawet jako limitki. Możecie teraz je zobaczyć na ekranie. I w sumie nie dziwię się, dlaczego je usunęli.